Witajcie, Syćka. Dziś z nami młody artysta, utalentowany, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Rzeźby. Teraz nauczyciel, pedagog w Technikum Budowlanym w Zakopanem. Wojtek Łacek. Witaj, Wojtku. Witam. Przede wszystkim realizujesz się jako artysta, robisz przepiękne rzeczy. Powiedz mi, czym dla Tobie jest to, że kolejny raz możesz projektować te piękne nagrody, bo na pewno jest to dla Ciebie wyróżnienie. Ale czy to jest coś bardzo szczególnego? Zgadza się. No jest to dla mnie wyjątkowo prestiżowa bardzo sprawa. Brać udział w samym festiwalu, projektować nagrody. Tym bardziej mając świadomość, że no, przede mną było wielu znakomitych artystów, profesjonalnych, którzy projektowali przez długie lata. Każdy ten projekt jest co roku inny. I ty podołałeś temu zadaniu, bo zdecydowanie ta twoja nagroda wyróżnia się wśród tych wszystkich. I ja myślę, że tutaj masz powód do tego, do radości, do dumy, że te nagrody są piękne. Staram się nie powtórzyć, bo tak, no, tych wzorów było przeróżnych i zdobionych, wyrzynanych różny kształt przybierały te oprawy ciupak i parzynic. Także przez te 53 lata istnienia festiwalu powstało wiele pomysłów, wiele opraw o ciupak. Także to jest duże było wyzwanie, żeby wymyśleć jeszcze coś innego z duchem, ale również i z duchem czasu, zastosować się inne materiały, żeby po prostu była ta praca aktualna i ciekawa. To nie ino nagrody, bo w tamtym roku jeszcze była projektowana przez tobie scenografia i wszystkie zdobienia całego miasta. Także było co do roboty, ale wszystkiemu temu podołałeś na bardzo dobrym, na wysokim poziomie. Czy możemy choć trochę opowiedzieć, co się pojawi? No w tym roku, w 54. Międzynarodowym Festiwalu Ziem Górskich, tematem przewodnim będzie pasterstwo. Także pewne pomysły już pojawiły się na projekt właśnie nagród. No będę chciał przemycić w tych projektach na pewno instrumenty pasterskie, stosowane na hali przy wypasie owiec, ale i też i fragmenty naczyń czy sprzętu, które na sałasach były używane przez pasterzy, przez juchasów, baców. Także temat jest bardzo szeroki i te spektrum, wiele jest elementów, które można zaczerpnąć, żeby znowu te nagrody były inne, miały swój inny charakter, ale znowu nawiązywały. Co by się wyróżniały? No, wyróżniały się, ale też nawiązywały do tego tematu przewodniego. Nie możemy zaboczyć Łotyk, co wcześniej przed Wojtkiem byli i projektowali te znakomite nagrody, scenografię i z tego miejsca wielkie Bóg zapłać wszystkim tym, którzy zawsze byli związani z festiwalem.